Szczęść Boże! Wszystkim z góry dziękuję za cierpliwość. Proszę spojrzeć na ten obraz, który w centrum Jana Pawła II. Zwykle jakoś się już taką, nie wiem, rutyną stało w moim, że ten obraz ukazuje na początku każdej ogólnej konferencji o Fatimie. Ten obraz jest takim symbolem dzisiejszych czasów, które coś o Fatimie wiedzą. Jest Jan Paweł II, jest cud słońca, jest Rzym, jest cerkiew, jest Matka Boża dająca różaniec, jest Matka Boża kazańska, Trójka Fatimskich Dzieci, Bazylika w Fatimie. I tak, można powiedzieć, ten obraz zlepia różne elementy i tak to właśnie jest z Fatimą, że każdy coś o Fatimie wie. O Fatimie się mówi bardzo dużo, również w kontekstach sensacji, ciekawości, Poświęcenia Rosji, czy ona się dokonała, czy też nie, Paweł, Jan Paweł II, czy naprawdę dokonał, czy nie dokonał, czy w ogóle papież, czy fatimskie sekrety zostały u, ujawnione, i tych prawd funkcjonujących o Fatimie jest mnóstwo. Pojawia się jedno pytanie, co to w ogóle jest Fatima? Jeśli mówimy o aktualności Fatimy, to co to jest Fatima? To jest Jan Paweł II, i zamach, i ocalenie, i cud słońca, i Rosja, i poświęcenie i fatimskie tajemnice. To są wszystko okoliczności związane z Fatimą. Okoliczności faktu objawień. A tu jest fakt objawień. To jest jedno, że 13 maja rozpoczęły się objawienia w Fatimie poprzedzone ukazaniem się anioła, a drugie to jest treść objawień. Nie tylko Matka może się objawiła, ona przekazała konkretne słowa, konkretne wezwanie. Jako takie może tylko wprowadzenie w klimat, to może obejrzyjmy krótki filmik. Fatima była maluteńką wioską zagubioną w Seradaję, otoczoną suchą i bogą naturą. Temu uproszczonemu opisowi przeciwstawia się waga duchowa tego miejsca. Fatima stała się parafią w 1568 roku. Na początku XX wieku miały miejsce wydarzenia, które w decydujący sposób wpłynęły na ludzkość i odmieniły istniejący do tej pory porządek. Po zabójstwie króla w 1908 roku. Portugalia staje się republiką. W następnej dekadzie I wojna światowa spowoduje, że setki młodych Portugalczyków znajdą się na polu walki. Pomimo kontekstu politycznego to wydarzenie światowe obudziło w narodzie portugalskim wzrost oddania religijnego. W Fatimie odbudowany zostaje Kościół Parafialny, i papież Bentu XV ustanawia wyznaczyć dzień 1 czerwca 1917 roku, dniem wzywania królowej pokoju. Koła W tym nieprzyjaznym i kamienistym miejscu, trzej pastuszkowie bawili się i pilnowali swoich owiec, kiedy to 13 maja 1917 roku. Pojawiła się po raz pierwszy postać Matki Boskiej w otoczce świetnej. W następnych miesiącach ta trójka dzieci będzie świadkami jeszcze pięciu objawień. Na początku wiadomość o objawieniach nie wywołała większego zainteresowania. Ale 13 lipca, w dzień trzeciego objawienia, Franciszek, Łucja i Hiacynta mówią o tajemnicy, którą Matka Boska im powierzyła i o obietnicy cudu, który ma się wydarzyć 13 października. Pierwsze znane dokumenty wraz ze zdjęciami trzech małych wizjonerów pochodzą z czerwca i lipca. W okresie coraz więcej wierzących napływa do Kowada Iria. Szacuje się, że ponad 10 tysięcy osób zebrało się w tym miejscu 13 sierpnia, ale objawienie miało miejsce dopiero 19 w Waliniusz, miejscu, w którym dzieci pasły swoje stada. Szacuje się, że około 70 tysięcy ludzi było obecnych przy cudzie słońca, który miał miejsce przy ostatnim objawieniu 13 października. Według gazet z tamtego okresu, w tym dniu i w momencie objawienia słońce kręciło się w sposób nagły i dziwny. 17 stycznia 1918 roku w Leirii zostaje odtworzona diecezja, stare marzenie, które będzie rzutować na wagę Fatimy w świecie. W dwóch następnych latach, wydarzenia, które miały miejsce w Fatimie w 1917 roku, uzyskają całkowicie nowy wymiar wraz ze śmiercią dwóch wizjonerów. W 1919 roku miera Franciszek, a w 1920 roku Hyacinta. Znacznie później Łucja w swoich wspomnieniach odda hołd swoim kuzynom Hyacyncie, której poważne i uprzejme zachowanie sprawiało wrażenie obecności Boga we wszystkich swoich czynach, i Franciszkowi, wspominając jego własne słowa, co by było, gdyby wiedzieli, co ona nam pokazała w Bogu, w swym nieskalanym sercu, w tym świetle tak wielkim. Przedwczesna śmierć pastuszków i pisma ostatniego żywego świadka objawień, Łucji od Jezusa, będą fundamentalnymi elementami na długiej drodze do beatyfikacji Franciszka i Hiacynty. W kwietniu 1919 roku rozpoczęła się budowa kabliczki objawień i w maju 1920 roku pojawiła się pierwsza figurka Matki Boskiej. W ten sposób narodziło się jedno z największych miejsc religijności na świecie. We wrześniu 1921 roku biskup Leirii, don José Alves Correia da Silva, odwiedził Kowa de Iria i 13 października odbyła się pierwsza msza przy Kapliczce Objawień. Po wysadzeniu w powietrze Kapliczki Objawień 6 marca 1922 roku Proces kanonizacyjny wydarzeń fatimskich jest ponownie otworzony przez biskupa z Lejrii. 13 października następnego roku rozpoczyna się publikacja głosu Fatimy. W czasie gdy imię Fatimy rozpowszechniało się po świecie, miejsce objawień zamieniło się w sanktuarium, które dzisiaj znamy. 26 czerwca 1927 roku z błogosławieństwem biskupa Leirii jest inaugurowana Via Sakra na drodze z Regengo do do Cova de Iria i 13 maja następnego roku zostaje położony kamień węgielny pod budowę bazyliki. Uznając międzynarodowo pielgrzymki wiernych do miejsca objawień, 3 czerwca 1928 roku Gazeta Watykańska L'Observatore Romano Opublikowała kronikę pielgrzymki z 13 maja poprzedniego roku. W grudniu 1929 roku papież Pius XI poświęcił w Rzymie figurkę Matki Boskiej Fatimskiej, przeznaczoną do koledżu portugalskiego z tego miasta. W liście pasterskim z 13 października 1930 roku zatytułowanym Opatrzność Boska, biskup Leirii zadeklarował jako wiarygodne objawienia widziane przez dzieci w Iria, pozwalając oficjalnie na kult Matki Boskiej Fatimskiej Kanoniczne faktów i przewięzienie szczątków jacynty na cmentarz parafialny w Fatimie 12 września 1935 roku miały również wpływ na rozpowszechnienie przesłania. W swoich wspomnieniach pisanych między 1935 a 1941 rokiem przy pomocy księdza Luisa Kondora, który później stanie się jedną z ważniejszych osób w procesie beatyfikacyjnym. Siostra Łóc od Jezusa mówi po raz pierwszy o objawienia anioła w 1916 roku i ujawnia część tajemnicy z lipca 1917 roku. w kontekście międzynarodowym, w którym te wspomnienia zostały napisane, a jest to wojna domowa w Hiszpanii, w której znajdowała się Łucja jako siostra Doroteja, i druga wojna światowa, która ponownie niszczyła Europę. Obraz Fatimy intensyfikuje się we wszystkich wiernych i uzyskuje nowy wymiar, kiedy to papież Pius XII oddaje świat pod opiekę Niepokalanego Serca Maryi. Znów mnóstwo okoliczności, faktów, które związane są z faktem objawień i wydarzeniami, które nastąpiły po. Stąd teraz sięgnijmy do treści orędzia. Proszę zwróćcie uwagę, że przy pierwszym spotkaniu padają słowa – przyszłam was prosić, abyście tu przychodzili przez sześć kolejnych miesięcy, dnia 13 o tej samej godzinie, potem powiem kim jestem i czego chcę. Cytuję te słowa dlatego, że symbolem Fatimy stał się Dzień 13. Piękny, cudowny dzień w tradycji nie tylko Polski, ale czy Włoch, czy Hiszpanii, czy Portugalii, że tego dnia żyjemy treścią Fatimy. Natomiast nie ma żadnego innego zdania, nie tylko w treści orędzia, ale również nauczania Kościoła, w jakiejkolwiek randze, od chomili katechezy po encykliki. Nie ma żadnego słowa o Dniu 13. Jest mowa o Niepokalanym Sercu Maryi, bo orędzie dotyczy Niepokalanego Serca Maryi. I stąd, kiedy mówimy o Dniu 13, o cudownej, pięknej, bogatej tradycji przeżywanej w różnych parafiach, cudownie, że ona jest. Tylko chodzi o to, że jeśli patrzymy na orędzie, czy na fakt Fatimy, żebyśmy nie zamknęli Fatimy w Dniu 13, bo poza tym zdaniem, że oto dzieci mają przychodzić Dnia 13, nie znajdziemy żadnego innego słowa, które by mówiło wprost o 13 dniu miesiąca, jako dniu związanym z Fatimą. Przychodźcie 13, a powiem Wam, kim jestem i czego chcę. On musi być Dzień 13. Świat musi żyć tym dniem, ale Fatimy nie może zamknąć do tego dnia. Bo zobaczmy, symbol Fatimy, Dzień 13, stał się dominujący i gdzieś jakby nie zauważamy, po co coś więcej. Dzień 13 to jest fakt objawi. Nie treść. Fakt. Kim jestem i czego chcę? Kto się objawił w fatimie, kochani? Kto się objawił w fatimie? Powiedzą Matka Boża. Matka Boża Fatimska. Kto się objawił w Fatimie? Objawiła się osoba, która mówi, że przyszła z nieba. I mówi, że jest Matką Bożą Różańcową. Jest to o tyle interesujące, ważne, Za ja tutaj streszczam, stąd tak proszę o, o, o wyrozumiałość. Ksiądz Jufułat powiedział o Różańcu. Zwróćcie uwagę, że mamy do czynienia ze związkiem istotowym treści modlitwy, czy formy modlitwy z imieniem tej osoby, która się ukazała w Fatimie. Która prosi, odmawiajcie różaniec. Przepraszam, błąd. Matka Boża nie mówiła, odmawiajcie różaniec. Matka Boża mówiła, odmawiajcie codziennie różaniec. Niby nic, ale uważam istotna różnica. Maryja nie prosi, jak będziesz mógł, jak będziesz w stanie, kiedykolwiek. Za każdym razem prośba jest jednoznaczna. Odmawiajcie codziennie różaniec. I ta, która prosi o codzienny różaniec. Mówi, że jest Matką Bożą Różańcową. Mówimy z racji praktyki Kościoła o Matce Bożej Fatimskiej, z racji miejsca objawień. O Matce Bożej z Lourdes, z Lasalec, z Gieczwałdu, z Guadalupe. Z racji miejsca objawień, jakby pewien przymiot imienia ma miejsce. Ale tak naprawdę objawiła się nie Matka Boża Fatimska, tylko Matka Boża Różańcowa. Zwróćcie uwagę, że w Portugalii nie mówi się Matka Boża Fatimska. Nie ma takiej Matki Bożej. W Portugalii jest nasza Pani Różańcowa z Fatimy. Nasza Pani, żeby teraz zrozumieć treść tych słów, trzeba się odwołać do historii Portugalii. Kiedy w XVII wieku Portugalia staje się niepodległym państwem, król Jan Kazimierz, Jan Kazimierz, to w Polsce, król Jan Odnowiciel, oddaje na początku przyszłość niepodległej Portugalii Maryi w znaku jej niepokalanego poczęcia. Jeszcze nie ma dogmatu. Ale jej jako niepokalanie poczętej oddaje przyszłość Portugalii. I stąd to jest nasza pani. Tak głęboko to wpisało się w myślenie narodu portugalskiego, że nawet król, używając insygniów królewskich, nie zakładał ich na skronie, nie trzymał berła w dłoni, tylko one zawsze leżały na tronie obok króla, na znak, że prawdziwym królem, królową naszego narodu jest Maryja. Stąd Portugalczyk mówi: Nasza pani. Nie, Matka Boża, tylko Nasza Pani. Różańcowa, dlatego że w Fatimie powiedziała swoje imię. Są Nasza Pani Różańcowa, gdzie ukazała się w Fatimie, więc Nasza Pani Różańcowa z Fatimy. Ten zwyczaj przetrwał. Słyszeliśmy na tym filmie, że u początku XX wieku masoni, republikanie obalają monarchię. Do XX wieku był zwyczaj, że na uczelni wyższej, żeby zyskać tytuł naukowy w Portugalii, trzeba było zaślubować. Że będzie się broniło Maryi jako tej, która jest niepokalanie poczętą. I to było do wieku XX. A więc to znaczy nasza Pani dla Portugalczyków. Kim jest? Jestem Matką Bożą Różańcową, która prosi o różaniec codzienny. Czego chcę? Otóż to stanie, Bóg pragnie ustanowić na świecie nabożeństwo do mego niepokalanego serca, można uznać za istotę całego przesłania. Dlatego tak na początku ja to zdanie przywołuję, że zwróćmy uwagę, że kiedy, może teraz już bardziej, ale kiedy rozpoczynała się wielka nowenna fatimska w roku 2009, kiedy mówiło się o nabożeństwie do niepokalanego serca Maryi, to ja byłem zadziwiony, jak wszyscy pytali, a co to ma wspólnego z Fatimą? To zdanie jest streszczeniem Fatimy, całego orędzia. I stąd. Do tego będziemy również powracać, co to za nabożeństwo i troszkę faktów z historii, żeby pokazać, jak ono głęboko już jest wpisane w Kościół, w Europę, jak głęboko wpisane w Kościół w Polsce. Na Jasnej Górze zrodziła się Fatima. Otóż, dlaczego dzisiaj mówimy o Fatimie? Te z... słowa Ojca Świętego Benedykta mnie osobiście urzekły. Nie umiem mówić o Fatimie bez tych słów. Ojciec Święty Benedykt XVI, jak wiemy, był do bólu precyzyjny. U niego nie było słów egzaltacji, że oto coś przesadził, coś odwołał, za dużo powiedział, ktoś zdementował. U niego każde słowo było ważne. Każde słowo coś niosło. I stąd, kiedy Ojciec Święty, jak wiemy, jest w roku 2010 z pielgrzymką w Portugalii na wiedza, również Fatim, jak wiemy, tam poświęca niepokalanemu sercu Maryi, kapłanów. Rok później ukazuje się wywiad rzeka z Ojcem Świętym, który nosi tytuł Światło Świata i tam jeden z, z rozdziałów tyczy właśnie Maryi, roli Maryi w Kościele, Maryjnego Posłanictwa. I tam Ojciec Święty przywołuje dwa fakty, objawień w Guadalupe i w Fatimie. W Guadalupe chce pokazać, zobaczcie, że oto Maryja przyprowadziła cały kontynent do Jezusa. Dzięki Matce ludzie w Ameryce Południowej odkryli prawdziwego Boga, Jezusa, który jako Syn Boży przez swoje cierpienie uświadomił im sens ich cierpienia, uciemiężenia. I papież jakby puentuje Guadalupe słowami, nie bójcie się Maryjności. Maryja prowadzi do Jezusa. Wiary w prawdziwego Boga w Trójcy Świętej Jedynego. I następnie przywołuje Fatimę. Kilka słów. Trwa cierpienie Kościoła i trwa zagrożenie człowieka, a tym samym nie ustaje szukanie odpowiedzi. Dlatego wciąż aktualna pozostaje wskazówka, którą dała nam Maryja. Także w obecnym utrapieniu, gdy siła zła w najprzeróżniejszych formach grozi zdeptaniem wiary, Także teraz koniecznie potrzebujemy tej odpowiedzi, której Matka Boża udzieliła dzieciom. Mnóstwo wątków, ale to słowo koniecznie. Ojciec Święty mówi, mamy się zwrócić. No, spróbujcie popatrzeć. Nie. Koniecznie potrzebujemy dzisiaj, w XXI wieku, 2011 rok, by zrozumieć, co się dzieje w świecie. Trzeba odnieść się do tego, co nam powiedziała Matka Boża w Fatimie. Kościół cierpi. Na stronie pierwszej not jest taka statystyka prześladowania Kościoła. Przez 20 wieków za wiarę Chrystusa przelało krew 75 milionów ludzi. W wieku XX, w samym tylko wieku 20. 45 milionów. Papież, mówiąc o cierpieniu Kościoła, pokazuje, że w wieku XX więcej ludzi umarło, poniosło śmierć męczeńską za wiarę w Chrystusa, niż przez 19 wieków razem wziętych. To jest cierpienie Kościoła. To lawinowo narasta. Trwa zagrożenie człowieka. Zobaczmy, dzisiaj zakwestionowano całą Księgę Genezis. Nie tylko, że Bóg stworzy mężczyznę i kobietę, tak mówi Księga Rodzaju, stworzył mężczyznę i kobietę. Nie, stworzył ono. Skąd się bierze życie? Tak ściśle łączą się mężczyzna z kobietą, że oto rodzi się życie. Nie. W Anglii, ponoć nie wiem, tu już ogłaszają po raz trzeci, słyszałem. Że ma się narodzić dziecko od trzech dawców, od dwóch kobiet, jednego mężczyzny, prawda? Jaki Bóg stwarza? Jaki mężczyzna i kobieta? To kwestia tylko techniki, naszych tylko zdolności, tylko my decydujemy, skąd się rodzi życie. A więc wszystko chce się obalić. Wcześniej usunięto Boga z przestrzeni publicznej, może w Polsce nie, ale jak wiemy, zachód Europy cierpi na ten temat. Wciąż aktualna pozostaje wskazówka, szukamy odpowiedzi. Zło w najprzeróżniejszych formach grozi zdeptaniem wiary. Koniecznie potrzebujemy tej odpowiedzi. A więc co Matka Boża dała nam jako odpowiedź? I to wszystko tak, bo to jeśli mamy to krótko, to najłatwiej oddać to przez lipiec. Tam ma miejsce wszystko. Cała istota orędzia, trzy tajemnice poprzedzone wizją piekła. I potem padają słowa. Widzieliście piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników. Aby ich ratować, Bóg chce ustanowić na świecie, o właśnie te słowa, cośmy przywali wcześniej: chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mego niepokalanego serca. Jeśli zrobi się to, co ja Wam mówię, wiele dusz zostanie uratowanych. Ludźmy uwagę. Modlimy się za innych, prawda? Akt duchowy, skutek duchowy. Modlę się o nawrócenie, o zbawienie. Fatima nam mówi zupełnie coś innego. Nie neguję tego, to też. Modlitwą się uświęcamy, wypraszamy uświęcenie innym. Fatima nam pokazuje zupełnie inną skalę modlitwy. Zupełnie coś innego. Jeśli zrobi się to, co ja wam mówię, wiele dużo zostanie uratowanych. Akt duchowy, modlitwa, skutek duchowy. Ocalenie, prawda? Nawrócenie przed potępieniem. Ocalenie przed potępieniem. Dalej. Nastanie pokój na świecie, wojna się skończy. To nie jest wtrącenie, o tak być może. Wprost, kiedy dzieci pytają, wiele osób, wiele matek pyta, czy syn wróci z wojny, czy wojna się skończy. Materia mówi, jeśli będziecie odmawiać różaniec, mówi to do trójki dzieci. Nie papież, biskupi, Kościół, Portugalia, Europa. Mówi do trójki dzieci. Dopiero potem, kiedy są z tej tajemnicy zwolnione. One mówią o szczegółach. Na początku jest: jeśli będziecie dalej odmawiać różaniec, trójka dzieci. Potem Hyacyta to wyjaśni, mów, kiedy ona umiera, wie, że się już żegna z Łucją, i takby w testamencie mówi do Łucji, bo ona zostanie, mów wszystkim, że Bóg w ręce Maryi zlo, złożył losy świata, pokój na świecie tylko od niej zależy, ona może go dać światu. Ona urodziła Chrystusa. Ona dała Chrystusa, Boga, który stał się człowiekiem. Ona go dała światu. Przez jej łono Bóg stał się obecny w świecie. Nie będzie pokoju, jak nie będzie Chrystusa. I to przypomina małe dziecko w testamencie, kiedy umiera. Wiele dusz zostanie uratowanych, to jedno. Nastanie pokój na świecie, wojna się skończy. I teraz, dlaczego owo piekło pokazuje Maryja? Ale jeśli się nie przestanie obrażać Boga, to za pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się druga, gorsza. Kiedy ujrzycie noc oświetloną przez nieznane światło, wiedzcie, że jest to wielki znak, którym Wam Bóg daje, że ukaże świat za jego zbrodnie przez wojnę, głód i prześladowanie Kościoła i Ojca Świętego. Jeśli nie przestanie się obrażać Boga, Pamiętacie, co powiedział ojciec święty Franciszek w pierwszym roku swego pontyfikatu? Jeśli nie modlisz się do Boga w trójcy świętej jedynego, to zawsze modlisz się już do szatana. Ojciec święty Pius XII, kiedy jako pierwszy z papieży poświęcił świat i Rosję niepokalanemu sercu, został troszkę wyśmiany. Miliony ludzi umiera, a papież się modli. I co z tego? Jaki z tego pożytek? I papież w liście do kardynała Malione w roku 1443 pisze takie słowa. Ta wojna, która się by, wydaje być największą, najpotworniejszą w całych dziejach ludzkości, jest niczym innym jak najzasłużeńszą karą z powodu obrażania Bożej sprawiedliwości. Rozum ludzki, zadowany w swoje siły, odmówił należnego Bogu posłuszeństwa. Ludzie zaniedbali religię, całkiem ją zlekceważyli. Nakazy Boże odrzucili jako niegodne siebie i swoich czasów. To się zemściło, gdyż kiedy usunie się Boga sakrum, następują wielkie zamieszania w życiu i gwałtowne zaburzenia w przyrodzie. To mówi w czasie II wojny światowej, kiedy można powiedzieć, że wojna osiąga swój apogeum rok 43. Dlaczego piekło? Widzieliście piekło. Bo jest, grzech jest czymś realnym. Grzech to nie jest coś, przypadek, straszydła, bo piekło, potępienie, czy szatan, który jest sprawcą, prowadzi przez swoje zwodzenia do grzechu człowieka, to nie jest straszydło. I stąd powie łucja: Nawet ludzie pobożni nie chcą mówić dzieciom o piekle, by ich nie przerażać. Ale Bóg nie zawahał się pokazać przerażającej wizji piekła dzieciom, z których jedno miało zaledwie trochę więcej jak 6 lat. Prawda nigdy nie skrzywdzi. I stąd, jeśli się nie przestanie obrażać Boga, jeśli będzie grzech, to doświadczymy, wtedy była pierwsza wojna światowa, jeszcze większych potworności. To za pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się druga, gorsza. Kiedy ujrzycie noc oświetloną przez nie, nieznane światło, wiedzcie, że jest to wielki znak, którym Wam Bóg daje, że ukaże świat, ze sprawiedliwości dopuści konsekwencje. To jeśli się usuwa Boga z przestrzeni, gdzie my żyjemy, to tu nie powstaje pustka. Tam jest Pan Bóg, tam jest zło, a ja tu mam swój świat. Nie ma czegoś takiego. Jeśli usuwam Boga, to tu wchodzi zło. I to nam. Przypomina Fatima przez wizję piekła, żebyśmy nie żyli w pewnej ułudzie, tylko bardzo dobitnie przypomina fundamentalną prawdę o skutkach grzechu. I teraz ktoś powie, no, czy to jest prawdziwe? Bo skutki są niezmiernie znaczące. Przez modlitwę możemy zmienić świat. wyprosić Trójka dzieci ma wyprosić pokój dla świata. No, kto w to uwierzy? No to więc czytajmy te sobie jeszcze raz. Za pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się druga wojna, gorsza. Rok 17. pierwsza wojna jeszcze się nie skończyła. A oto dzieci, Łucja, która ma 9 lat, mówi, będzie jeszcze następna wojna o wiele gorsza. Wojny były i są, więc to żadne proroctwo. Ale ona mówi, że papieżem, kiedy ta wojna wybuchnie, będzie Pius XI. Wtedy, w roku XVII, to jest papieżem Pius XI. czym Benedykt XV. A kto to jest papież? Nie wiem, mówi Łucja. Dopiero księża, którzy przesłuchując tych dzieci mówią, kiedy Hecynta mówi, że widziała biskupa, tylko że miał białą sutannę i się w takim ogromnym wielkim domu modlił. To to jest papież, mówi jej ksiądz. Jest tylko taki jeden, bo ma białą sutannę. Biskup na biało -odzianę. A to jest papież. I te dzieci mówią, nawet nie wiedząc, kto to jest papież? Mówią, że będzie taki papież, który przyjmie imię Pius XI, a to jest 21 lat w przód. Dzisiaj tak rzućmy takie hasło, kto będzie papieżem w roku 2036? To jest na imię papieża? A to mówi dziecko, które nie wie, kto to jest papież. W takim kontekście te słowa zaczynają nabierać innego znaczenia, że to nie są przypadkowe słowa. Dalej. Kiedy ujrzycie noc oświetloną przez nieznane światło, wiedzcie, że jest to wielki znak. I otóż takie zdarzenie miało miejsce w Europie 25 stycznia roku 1938. Mówi się, że zorza polarna była widziana w całej Europie. I znów, zorza polarna nie jest czymś niezwykłym, one są zawsze. To jest kwestia magnetyzmu Ziemi. Natomiast to, że ona była widziana od Rosji przez Polskę, Niemcy, Francję, Hiszpanię, aż po Portugalię, w jednym dniu i nigdy wcześniej, i nigdy do dzisiaj, po 25 stycznia 1938 roku stało się wymowne. I kiedy ta zorza była na niebie, nagle niebo bez księżyca zostało rozświetlone dziwnym światłem. I Lucja, wtedy, kiedy jest u do Doreteuszek w zakonie, mówi, wszystko wskazuje, że jest to to światło, o którym Matka Boża mówiła, które zwiastuje kolejną wojnę. 25 stycznia 1938 rok. Następuje aneksja Czech Austrii przez Hitlera. Jeszcze nie militarnie, ale rozpoczyna się II wojna światowa. I wtedy papieżem jest Pius XI. Ale to mówią dzieci nie po fakcie, tylko mówią w roku XVII. I teraz te słowa nabierają zupełnie innego znaczenia, kiedy się mówi, wplata się modlitwę, zbawienie, pokój, Europę, świat, papieża, Rosję, kiedy to jest razem scalone w ciągu słów. To ich wymowność staje się znacząca, bo to nie są wybrane wyrwane z kontekstu. One tak mówią. Czy była ta Zorza Polarna? Nazywam się Stanisław Hyt. Mieszkam na skibówkach w zakopanem, a mieszkałem wtedy, jak ta Zorza świeciła, to mieszkałem na harendzie. I to było w nocy i siostry mnie przebudziły. Byłem małym chłopcem, strasznie się przeraziłem tym, bo to było niesamowicie takie zjawisko. Kolor był taki czerwony, taki do dziśka mam to w oczach, ten kolor taki czerwony, krwisty, ciemny taki. I to tak się pomału przesuwało od Gubałówki do Poronina i to dosyć długo trwało. Niesamowite to było wrażenie, byłem małym chłopcem, ale się strasznie przeraził i płakałem. Siostry wzięły różaniec i, i mówiły różaniec, a tata mówił, że to jakieś straszne zjawisko, że to będzie jakoś straszna bieda na świecie. Straszna bieda na świecie, a teraz nie przyszła. Ujrzycie światło. Kiedy się wpisze w komputer, w wyszukiwarkę Zorza Polarnego 38, będziecie zadziwieni, ile świadectw wyskoczy, mówiące o niezwykłym zdarzeniu na niebie. Ja znalazłem kronikę w Mruzasichu, w Suche Beskidzkiej, które, w te Tećańskiej, to nagle coś się dziwnego stało. Wszyscy o tym pisali. I teraz zobaczmy. To się stanie, jeśli ludzie nie przestaną obrażać Boga. Bo piekło jest realne. Zło osobowe jest realne. Jeśli ludzie wyrzucają Boga, to to zło wbija się pazurami i włazi. Dlatego Bóg dopuszcza ze sprawiedliwości, jeśli go odsuwamy, doświadczamy skutków tego, który wchodzi, który powiedział właśnie, znakiem kłamstwa, nienawiści i tak dalej. Żeby temu zapobiec, by to się nie stało. Przyjdę, nie przychodzę, przyjdę, czas przyszły. Przyjdę, by żądać poświęcenia Rosji memu niepokalanemu sercu i ofiarowania Komunii Świętej w pierwsze soboty na zadośćuczynienie. Zobaczmy, jakie są konsekwencje. Co się będzie działo? Zbrodnie, wojny, głód, cierpienia Kościoła, Ojca Świętego. Jakie jest lekarstwo? Jednoznacznie sformułowane. Żeby tego nie było, przyjdę, prosić o poświęcenie Rosji o wynagrodzenie w pierwsze soboty miesiąca. Co to znaczy poświęcić Rosję? Z tego jeszcze nic nie wynika. Stąd Maryja w roku 17, w lipcu mówi, że przyjdę, by o to prosić, ale już zapowiada to, że nabożeństwo do jej niepokalanego serca ma wymiar poświęcenia Rosji niepokalanemu sercu i wynagrodzenia temu sercu przez pierwsze soboty miesiąca. To już jakby zapowiada, wprowadza nas w ten klimat. Co, co Bóg chce? Bo zobaczmy, nie Maria mówi, że ja tego pragnę, przyszedł was o to prosić. Mówi wprost. Bóg pragnie nabożeństwa do mego niepokalanego serca. Bóg pragnie je ustanowić. A więc ona jest posłannikiem, nie koncentruje na sobie, tylko ona jakby tylko przesyła, przekazuje jak prorok, wieść od Boga. I teraz zobaczmy. Jeśli ludzie moje życzenia spełnią, Rosja się nawróci i zapanuje pokój. Jeśli nie, Rosja rozszerzy swoje błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła, sprawiedliwi będą męczeni, ojciec Święty będzie bardzo cierpieć. Wiele narodów zostanie zniszczonych. Na koniec zatriumfuje moje niepokalane serce. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci, a dla świata nastanie okres pokoju. Coś tak Matka Boża czepiła się Rosji. Przepraszam, tak może aż nie godzi się tak mówić, ale pojawia się wprost pokazana palcem Rosja. I zobaczmy znów, po ludzku, jak się kogoś pokazuje palcem, bo źle czyni, tak jakbyśmy nie było piętnowali. A oto pedagogia Matki Bożej jest zupełnie inna. Ona przychodzi, by ten lud ratować, nie potępiać. Widzieliście piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników. Aby ich ratować, Bóg chce nabożeństwa. Nie. Chciałoś, babo Kalawarii, to ją masz. Nie. Bóg chce naszego zbawienia. Fatima chce nas ratować. Orędzie pokazuje drogę ratunku. Nie. Ty się ratuj, masz szansę, a inny trudno. Nie. To jest nową Fatimę, moi drodzy. Ta globalność Fatimy. To jest... Tym się różni od wszystkich innych objawień. Tym, że globalność Fatimy wyraża się w tym, że to nie ja mam drogę, jak się mam zbawić. O to wiem, jak się modlić. Jakaś forma nabożeństwa, że ja się uświęcę. Fatima pokazuje, jak mogę uratować świat. Nie prawdopodobnie, hipotetycznie. To jest droga ratunku dla świata. Jak mówi Łucnia... Nabo Grzech nie ma narodowości, kiedy się mówi o grzesznikach, to się mówi o każdym, ktokolwiek grzeszy, czy jest katolikiem, chrześcijaninem, muzułmaninem, czy ateistą. Każdy. Wszystkich Bóg chce ratować. I tak, cośmy widzieli na tym, na tym filmie, zwróćmy uwagę, kiedy mówimy o prywatnych objawieniach. Ten skrót myślowy pokazuje, że to, nie wiem, Matka Boża okazała się jedna osobie, bo trójce dzieci. Teraz, co one słyszały, co one widziały, nikt o tym nie wie. Złuch, zobaczmy, skala Fatimy. 100 tysięcy ludzi widzi znak. W lipcu uczynię cud, aby wszyscy uwierzyli. W październiku będzie cud. I to o tym dzieci mówią. I widzi go 70 tysięcy w miejscu objawień plus miejscowości wokół Fatimy. 100 tysięcy ludzi widzi znak. W lipcu zapowiedziany. A więc skala potwierdzenia to nie jest tak, że święty czy mistyk nagle on nam mówi o pewnych treściach i teraz. Mądrość kościoła, by to zweryfikować, czy to jest prawdziwe. Tu mamy namacalny dowód, że tysiące ludzi widzi znak potwierdzający, niebudzący żadnej wątpliwości. W miejscu spotkania były ludzie, byli ludzie, którzy przyjechali po to, że chcieli się jakby przekonać namacalnie, bo wierzyli tym dzieciom. I chcieli być obecni w miejscu, gdzie ukaże się Matka Boża, gdzie ukazuje się Matka Boża, ale równie wiele przyjechało takich ludzi, którzy chcieli wyśmiać, wykpić, ośmieszyć całą Fatimę. Chyba nie było nikogo ponoć. Bo nawet ten tygodnik, czy dziennik portugalski, O Sekulo, najbardziej można powiedzieć masoński i przewrotny przeciwko Kościołowi, mówi o cudzie, który dokonał się. A miał być artykuł pokazujący wielką mistyfikację Kościoła, by Kościół ośmieszyć. I oto trudno powiedzieć jakiejś sugestii, zauroczeniu. Jak ktoś by chciał coś widzieć, to może zobaczył, prawda? Jakieś jako dziecko byłem, kiedyś były objawienia w puławach koło szpitala na drzewie. Pamiętam, niedaleko jest dworzec PKP, jechałem do Warszawy, sam poszedłem i patrzyłem. <grym> I nie widziałem. Niektórzy, no jak to, nie widzisz, patrz. No ja nie widziałem. Więc ktoś mu powiedzieć tak, no pojechało tyle ludzi, tak przejętych, to zobaczyli Matkę Bożą, czy słońce im ze zmęczenia zatańczyło, prawda? Ale pojechali tacy, którzy chcieli to wyśmiać, wykpić. I nie znaleźli żadnego elementu, by tak zrobić. Bo wszyscy wyjechali zafascynowani. Stał się ewidentnie cud. I teraz globalność potwierdzenia to jest jedno, a drugie, zobaczmy globalność skutków Fatimy, jeśli uczynimy to, co Matka Boża prosi. Mamy zmienić świat, dokonać rewolucji na skalę świata duchowej rewolucji. Rewolucja, która ma uratować świat. Jeśli ludzie ma życzenia, spełnią, Rosja się nawróci i znów pojawia się pytanie: No, właśnie, Rosja ma być katolicka. Słowo nawrócenie nie znaczy, że oto ma być katolikiem. Słowo nawrócić się to znaczy zerwać z grzechem. I oto Rosja ma zerwać z grzechem ateizmu, który przez komunizm został wszczepiony w fundamenty systemu. Nawrócić się, czyli, jak mówiłem. Pius XII zerwać z największą herezją XX wieku, ateizmem programowo szerzonym. Religia to jest opium ludu. Jeśli jesteś wierzącym, to jesteś jak po narkotykach. To masz twardo stąpać po ziemi. Odwrócono zupełnie do góry nogami świat. I więc Rosja ma się nawrócić, czyli ma być przemiana, jak mówili wsiosta Łucja, zła w dobro. Bóg jest w stanie tego dokonać, że oto ten system, który szerzy Niewiary, ateizm ma nagle coś się stać. Ma się nawrócić, ma z tym zerwać. Co to się stanie? Sobo nawrócenie nam wszystkiego nie mówi. Ma być zerwanie z ateizmem. W jakiej formie, w jakim wymiarze? Nie wiemy nic więcej. Zapanuje pokój. Teraz zobaczmy, wszystko prowadzi raczej do, do wojny. Ta eskalacja konfliktu się nasila. A nawet żyjemy strachem kolejnych jakichś powiedzmy, źródeł jakiegoś napięcia, państwo islamskie i tak dalej, jakby się te kalifaty zjednoczyły, to już w ogóle katastrofa. Pokazują, prawda? Łucja mówi, że zapanuje pokój, ale to daje nam pewną interpretację. Tu chodzi o pokój, że nie będzie wojen ze względu na Boga i religię. Konflikty lokalne, jak mówi Łucja, będą, bo to jest skutek wolnej woli człowieka i grzechu. Dopóki człowiek żyje, popełnia błędy i grzeszy. A więc będą konflikty lokalne, napięcie, ale nie będzie wojen ze względu na Boga i religię. Taki czas zapanuje. Zobaczmy, tak naprawdę całe to napięcie, jeśli chodzi o wojny, to gdzieś ma w fundamentach Boga i religię. Oczywiście fałszywie pojmowanego, jak powiedział Benedykt XVI w Niemczech, prawda? pokazał wprost. Nie ma takiej religii, która może nakazywać, zabijać, mordować innych. Nie ma to. To nie jest religia. I to ma nadejść pokój, że nie będzie takiego czasu, że będzie, znaczy nie będzie takiego, ten czas się skończy. Nie będzie wojen ze względu na Boga i religię. Ale właśnie Rosja rozszerzy swoje błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła. Zobaczmy, to się dzieje. Znów ta Rosja powraca, więc tu nie chodzi o to, żeby pokazywać, piętnować Rosję, ale gdzieś ta mądrość, zobaczmy, cały czas gdzieś ta Rosja wkłada kija w szprychy. Cały czas gdzieś się, od Czeczeniu, Afganistanu, Iraku, Syrii, gdziekolwiek by to nie było, Kuby, cały czas gdzieś jest, albo ONZ, jakieś weto, zawsze pojawia się Rosja. I teraz mówię o tym dlatego, że, żebyśmy byli świadomi i mądrzy, żebyśmy nie wdali się w krytykę, w potępianie, co ten pan Putin zrobi. Mamy się modlić. Bo dopóki oni nie zerwią z ateizmem, będziemy świadkami takiej właśnie eskalacji. Sprawiedliwie będą męczeni, Ojciec Święty będzie bardzo cierpieć. Wiele narodów zostanie zniszczonych. To się nie dzieje? Na koniec zatriumfuje moje niepokalane serce. I to jest pytanie, co to znaczy? Siostra Lucja mówi tak, czytajcie Księgę Rodzaju. Niewiasta jej potomstwo zmiażdży głowę węża. Czytajcie Apokalipsę. Niewiasta, a na jej głowie wieniec gwiazd dwunastu, a pod jej stopami czytajcie Apokalipsę. Przywołuje również Świętego Ludwika, tak, troszkę tak niejednoznacznie, nie ale tak można by wyczytać. Święty Ludwik mówi w ten sposób: Pierwsze przyjście Jezusa był jako pokorny sługa. Stąd Maryja była pokorną służebnicą. Nikt nie dostrzegł po ludzku jego chwały, królestwa, boskości. Drugie przyjście u końca świata, wszyscy go zobaczymy w pełnym majestacie, chwale i królestwie, jako pana wszechświata, króla wszechświata. Wtedy również zobaczymy Maryję. Prawdziwie, prawdę o Maryi, kim ona jest, matką króla, króla wszechświata. Czytajmy w tym kontekście: to się stanie. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci, a dla świata nastanie okres spokoju. I stąd. Ja tak pamiętam, kiedy rozpoczęła się nowena w 2009 roku, wtedy było taka trzy lata, rok 2012, koniec świata już się zbliża, majowie, to wszystko tam szalało, prawda? Armagedon naciągał, więc spokojnie, ja nie widzę, żeby się Rosja nawracała, także na pewno w 2012 roku nie widzę szansy, żeby koniec świata nastąpił, bo jeszcze daleko nam do nawrócenia Rosji, bo to raczej tu należy patrzeć, a nie w kalendarz majów. Czekamy na nawrócenie Rosji, to się na pewno stanie. Papież poświęci mi Rosję. I teraz zobaczmy, pojawiają się od razu zarzuty. No, jeśli papież poświęcił Rosję, to się nawróci, nastanie okres pokoju. Jeśli mówimy, że Jan Paweł II trzy lata po zamachu poświęcił świat i Rosję, no to zaraz, gdzie są te znaki, cuda, nawrócenie Rosji? Albo nie poświęcił. Bo jeśli akt był pełny, poświęcenie miało miejsce, to gdzie są skutki? Odpowiedź jest w tym zdaniu. Przybędę, by żądać poświęcenia Rosji i ofiarowania Komunii Świętej w pierwsze soboty. Poświęcenie, się było, to było, ale czy jest powszechna praktyka pierwszych sobot w całym świecie? Lekarstwo jest nie tylko poświęcić. Lekarstwo jest poświęcić i wynagradzać. Papież ma poświęcić, a my mamy wynagradzać. Jedna część lekarstwa jest, a druga? To jest takiego, takie porównanie, może infantylne, proszę wybaczyć. Poszedłem do lekarza, wziąłem receptę, mam, dobry lekarz, o, profesor, kupiłem leki w aptece, drogie by były o bardzo. I do dzisiaj leżą w szufladzie, a ja mówię, że ten lekarz nie pomógł mi, bo ja dalej chory. To zażyj te leki, tak jak ci kazał lekarz. Nie mów, że byłeś u lekarza, że poznał się na, na chorobie, dał ci lekarstwa, receptę, zażyj do końca, jak było wskazanie. A potem powiedz, czy dobry, czy zły lekarz. Poświęcenie było, ale czy zadość, uczynienie jest? Pytanie. Jednym słowem, bo to już nam się przyciąga. Dlaczego akurat nabożeństwo do niepokalanego serca Maryi? Zwróćmy uwagę. Jeśli mówimy o niepokalanym sercu Maryi, to Panie Jezu, idź sobie na bok, bo my teraz mamy Matkę Bożą w centrum. Bo teraz Matka Boża nas uratuje, nie Ty, który zbawiłeś nas, umarłeś na krzyżu, złożyłeś ofiarę swego krwi i ciała. Teraz Matka Boża ma pierwsze miejsce. Tego nigdy nie było w Fatimie. Stąd tak troszkę przejaskrawiając powiem, Fatima to nie są maryjne objawienia. Jeśli chodzi o treść orędzia. Chociaż nawet mowa jest o kulcie niepokalanego serca Maryi. Ten termin, czy ta nazwa nie oddaje sensu tego nabożeństwa. Jaki jest jego sens? Dlaczego, aby ocalić biednych grzeszników, nasza Pani prosi o uwielbienie jej niepokalanego serca? To Pan Jezus nie jest ważny? Łucja odpowiada, ponieważ Bóg tak chce. Jakieś tak uchwyci, ujęły takie słowa, które usłyszałem na kulu, jak duchowości. Mniej słów czasem świadczy o sile słowa, bo jak się używa mnóstwo słów, żeby coś wyjaśnić, to tak naprawdę jest jakieś drugie dno w tym. Stąd dekalog, kilkadziesiąt słów. Coś przez wieki, przez tysiące lat niezmiennego jest ważne. Deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych to jest kilkaset słów. A ponoć dyrektywa o transporcie cukierków karmelkowych w Unii to kilkaset tysięcy słów. No. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego takie nabożeństwo? Bo tak chce Bóg. Szluz, amen, koniec. Jeśli Matka Boża się objawiła w Fatimie i mówi tak, Bóg pragnie nabożeństwa do mego niepokalanego serca, to dlaczego takie nabożeństwo? Bo, bo tak chce. I tak odpowiada Łucja z taką prostotą dziecka. Ona nie filozofuje, nie rozwadnia się w jakichś dywagacjach teologicznych, tylko skoro tak powiedziała Matka Boża, jaka jest odpowiedź? Tak i koniec. Tutaj sparafrazuję ten tekst. Ale dlaczego? I odpowiada Łucja w ten sposób. Dzisiaj, kiedy mówimy o mszy świętej, zapominamy, mówiąc, że ona jest Eucharystią, zapominamy tym, czym jest msza święta. Oczywiście, dziękczynienie za dar zbawienia to jest jedno, ale msza święta jest czym ofiarą. Ofiarą ciała i krwi Jezusa za co? Za moje grzechy, bo nawet cała ludzkość razem wzięta nie wynagrodzi Bogu nawet jednego grzechu. Poza jednym wyjątkiem. Kiedy jednoczymy się z ofiarą ciała i krwi Jezusa Chrystusa, która dokonuje się w sposób bezkrawowy w czasie mszy świętej. Tu jednocząc się z tą ofiarą, możemy Boga Bogu wynagradzać za nasze grzechy. I teraz Lucja przechodzi: skoro tak, to jeśli ja poświęcam się niepokalanemu sercu, co to znaczy? Że uznaję miłość Maryi. Więcej uznaję testament Jezusa, który mówił na krzyżu, że matka, Maria, Jego matka jest moją matką. A jeśli Maryja jest moją matką, to co to znaczy? Jezus jest mi bratem. Jeśli Maryja jest mi matką w porządku łaski to jest, Jezus jest im bratem, chociaż ona jest jego matką w porządku ciała i krwi. A więc Jezus jest im bratem. I ten jakby tę metaforę, ten obraz używa Łucja, aby pokazać, jeśli Jezus jest ci bratem, jeśli Maria jest ci matką, to w sposób gdzieś duchowy wchodzisz na pełną drogę głębszego uczestniczenia we mszy świętej. Twoja owocność tego wynagrodzenia jest większa. Nie od razu, ale wchodzisz na drogę jak wiemy, jedna msza święta jest w stanie wynagrodzić wszystkie grzechy świata, tylko że my zbyt płytko uczestniczymy z małą wiarą. Więc kiedy ja się poświęcę sercu Maryi, kiedy ona jest im Matką, prowadzi mnie w głąb, że to ja pełnie uczestniczę w tej ofierze ciała i krwi Jezusa, a więc mogę jakby owocniej wynagradzać za grzechy świata. Stąd nabożeństwo do niepokalanego serca Maryi pokazuje Maryję, jej serce, a tak naprawdę prowadzi do Jezusa. Do wynagrodzenia przez ofiarę ciała i krwi, przez Mszę Świętą, za nasze grzechy. Nazwa sugeruje co innego. Istota pokazuje Jezusa. I stąd, moi drodzy, Maria mówi: Przyjdę. I ona przychodzi w roku 1925, mówiąc o pierwszych sobotach miesiąca. Dziecie Jezus ukazuje się jako chłopiec. Mnie to zastanawia. Nie dziecie, nie niemowlę. Nie król, pan, władca, tylko młodzieniec, który rozpoczyna dialog z Łucją i mówi, pokazując na serce swojej matki, prosi współczuj z tym sercem. Miej współczucie z sercem mojej matki. I wtedy Maryja mówi, w jaki sposób można jej współczuć. Mówi o spowiedzi, różańcu, medytacji i komunii świętej. Prosi, by się wyspowiadać, zerwać z grzechem, by porozmawiać z nią przez jedną część różańca, medytować o jej obecności przy Jezusie poprzez jedną czy kilka tajemnic różańcowych. Mówi, pomyśl sobie, co czuło moje serce kobiety, matki, człowieka, kiedy było przy Jezusie, o czym właśnie mówią tajemnice różańcowe. A więc nie tylko różaniec. Różaniec jest formą modlitwy, medytacji, ale to jest modlitwa. To jest jeden element. Niezależnie od różańca, Maria mówi o kwadransie medytacji. I mówi również o przyjęciu Komunii Świętej. Po spowiedzi, po różańcu, po medytacji, moi drodzy, wchodzimy w pewien głąb. Dla mnie osobiście, jeśli to się nie zgadza, proszę krzyczeć. Ktoś ma odwagę, oczywiście. Czy to nie jest w takiej, w pigułce, streszczona duchowość chrześcijaństwa? Mamy modlitwę ustną, mamy modlitwę myślną, mamy istotę, sens chrześcijaństwa, ofiarę ciała i krwi Jezusa, i mamy coś, co. Z wielkim darem, Bóg nam przebacza. To jest w pigułce, można powiedzieć, cała duchowość chrześcijaństwa. Oczywiście, można by wiele elementów, ale to jakieś jest takie, co mówi Łucja. Bóg być może wie, jak dzieci Jego są słabe i nie wymaga wiele. Wymaga tyle, co dla wszystkich jest możliwe. Dla jednych to cóż to jest? Raz w miesiącu to jest nic. Dla innych to jest góra Everest. Ale Bóg chce, żeby było coś możliwe dla wszystkich. I coś w tym jest, moi drodzy. To jest nie mowa. Masz przyprowadzić męża do spowiedzi albo swoje dzieci obligatoryjnie. Nie, nie. Albo tu cztery części masz codziennie przez cały miesiąc październik i potem, nie wiem, z drogą krzyżową po każdej części. Nie. Masz odmówić tylko jedną część. dietować nie godzinę, dwie, cały dzień. Kwadrans. To jest przedziwne 15 minut. Rozmyślaj przez 15 minut, to jest aż przedziwne. Zobaczcie, nawet medytacja w zakonach, mamy zwykle pół godziny, prawda, siostry? Tak jest przyjęte. A Matka Boża mówi, no już kwadrat wam wystarczy. Teraz przesadzam, ale to sformułowanie pada dosłownie 15 minut. I komunia święta zobaczcie, nie msza święta. Matka Boża nie prosi o mszę świętą w intencji wynagradzającej i niepokalanemu sercu. Maria prosi o przyjęcie Komunii Świętej, mając intencję w sercu, że przyjmuję Jezusa z wiarą, jeśli Go przyjmuję z wiarą, to co czynię? Pocieszam Matkę, bo ludzie mówią, nie wierzą, jak mówi Maria, że jestem niepokalanie poczętą, że jestem dziewicą, że jestem Matką Boga. Jeśli ja z wiarą, z takim namaszczeniem, nie tylko w niedzielę, ale również w sobotę, z tęsnoty, z miłości, przychodzę do Jezusa, by się Nim posilać, to nie pocieszam Matki? Dlatego właśnie chcę. Ona nas prowadzi do Jezusa. I zobaczcie, czy to są maryjne objawienia? Tak, bo Maryja się ukazuje. Ale treść objawień pokazuje nam Jezusa. To jest centrum. Bo się to dopełnia. Intencja wynagradzająca niepokalanemu sercu Maryi. Tak jeszcze dopowiem. Bo zwróćcie uwagę, jest pięć sobót. Dlaczego pięć sobót? Bo ludzie nie wierzą, że jestem niepokalanie poczętą. Że jestem dziewicą, że jestem Matką Boga, że w serca dzieci wszczepia się niechęć do mnie jako niebieskiej matki i piąte, że profanuje się moje święte wizerunki. Niepokalane poczęcie. Co to jest? Zachowanie od grzechu pierworodnego. Czy dzisiaj naprawdę chrzest jest czymś świętym? Wczoraj uczestniczyłem w chrzcie dziecka kilkunastoletniego, no bo jakoś tak się zeszło. Czy dla nas czymś jest największym darem, które ja mogę dać jako rodzic chrzest albo inaczej? Co znaczy się grzech? Jak Jan Paweł II powiedział, zanik poczucia grzechu. Prawda? A więc jeśli ktoś lekceważy grzech, to będzie uwielbiał Maryję jako niepokanie poczętą od grzechu pierworodnego? A co to w ogóle grzech? Nie wierzą, że jestem dziewicą. Weźmy całą kwestię czystości. Co to jest w ogóle czystość? Kto się tym szczyci, czy wstydzi? Jestem matką Boga. To już zobaczmy nawet to. Jeśli się usuwa Boga z przestrzeni publicznej, to kto będzie mówił o matce Boga? Skoro nawet o Bogu nie można mówić. To o czymś takim, że jakaś kobieta zrodziła Boga, to już w ogóle jakieś zabobony. Albo to czwarte, co dla mnie w kontekście gender, kiedy Maria mówi, że w serca dzieci wszczepia się niechęć do mnie jako niebieskiej matki. Nie w serca ludzi, dzieci. Dzisiaj akurat w że nie mówi się o dorosłych, tylko właśnie o dzieciach. Wy pracujcie, a my zajmiemy się dziećmi. Nie będziemy im mówić o Panu Bogu, o modlitwie, żeby im nie nakładać jakichś stereotypów w ich myśleniu, żeby ich nie ograniczać. Akurat dzieci. Jaki się teraz bój toczy o dzieci. I Maria mówi, boli mnie to, że się dzieci zabiera ode mnie, wszczepia się niechęć do mnie. I piąte, profanuje się święte wizerunki. Zobaczmy, ile ta z tych profanacji, głównie wizerunki Maryi. Przyjdę prosić o poświęcenie. W kolejnej chronologii pierwsza była mowa o w wynagrodzeniu w pierwsze soboty. W 29 roku w miejscowości tuj Maria, Maria się ukazuje razem z Trójcą świętą czy trójca święta razem z Maryją. I mówi nadszedł czas, by powiedzieć Ojcu Świętemu, że ma poświęcić Rosję niepokalanemu sercu Maryi. I oto w liście do Piusa 12, po tym fakcie, po tych objawieniu łucja pisze: w otrzymanych kilku wewnętrznych przekazach nasz Pan nie przestawał nalegać na spełnienie tej prośby. Ostatnio obiecał skrócić czas cierpień którym postanowił ukarać narody za ich zbrodnie, dopuszczając wojnę, głód i różne prześladowania świętego Kościoła i Waszej świątobliwości, jeśli poświęcicie świat niepokalanemu sercu Maryi z wyraźnym wspomnieniem Rosji i polecicie, aby wszyscy biskupi świata uczynili to samo w jedności z Waszą świątobliwością. To jest rok 40, wojna się rozpoczęła. I się siostry postały w takiej sytuacji. Napisać do Ojca Świętego. Ojcze Święty, poświęć Rosję, a zakończy się wojna, kto by się odważyła? Jeśli by Matka Boża tego się nie domagała. Niektórzy mówią, że no, ktoś ją tam namówił, przynaglił. No i. Ja słyszałem, że jak to potwierdzenie, że oto Łucja powiedziała, że oczywiście papież poświęcił świat i Rosję trzy lata po zamachu, no, to jest w telewizji, w BBC, w programie o Fatimie, mówi redaktor, a jak się miała poczyć siostra skoro przed gremium prawie 100 kardynałów ją postawiono, ona aż tak drżała, wszystko powiedziała, o co ją spytano, że tak, 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 tak. Powiem w tym, że nigdy przed takim gremium nie postawiono, nigdy nie była w Rzymie. A więc tego te manipulacje się pojawiają, o to nieważne. I o to ona mówi wprost. Skróci czas cierpień, wojna się rozpoczęła. Nawet w mojej dozy 25 czerwca 1939 roku mówi Ojcze Święty w kolejnym mieście, że może nie być wojny, bo oto już był ten znak słońca, oto już Hitler przejął, dokonał aneksji Czech, Czechosłowacji i, i Austrii. Może nie być wojny w czerwcu 1939 roku, jeśli poświęcisz świat, jeśli będziemy wynagradzać, bo zbyt mało uczyniliśmy w stosunku do tego, o co prosiła Maryja, by krzewić nabożeństwo do jej serca niepokalanego. Kilka miesięcy mówi, że jeszcze nie może nie być wojny. A kiedy się rozpoczęła, mówi, że możemy skrócić czas cierpień. Nie przez wybory parlamentów, nowe armie, tylko przez akty duchowe. I to w tym samym liście pisze również, moi drodzy, bo to jest ten wątek, że to papież z biskupami mamy poświęcić świat i Rosję. Poświęcenie tyczy również nas. To my mamy się również poświęcić. I w tym liście jest również mowa o tym, że to każdy wierny ma się uciekać do niepokalanego serca Maryi. I siostra Uca jeden z argumentów podaje taki: Pan nasz obiecał roztoczyć specjalną opiekę nad Portugalią w czasie tej wojny ze względu na poświęcenie narodu niepokalanemu sercu Maryi przez biskupów portugalskich, jako dowód łask, które będą udzielone innym narodom, jeżeli, jak Portugalia, poświęcą się jemu. Dowód łask, moi drodzy. Prosta zakonnica, siostra Doroteuszka, mówi do papieża, że tu w Portugalii nie będzie wojny. Ot, mądra się znalazła. I więcej. Nie mówi tego po wojnie, tylko wojna się rozpoczęła, rok 40. Mówi wprost. To jest dowód łask dla innych narodów, jeśli jak Portugalia poświęcą się niepokalanemu sercu. Jak wiemy, Mówiąc o Portugalii, okazuje się, że kiedy skończyła się II wojna światowa, wszyscy widzą, że Portugalia zachowała całą swoją neutralność do końca wojny. Hitler tolerował punkt dywersji z dostępem do oceanu i do Morza Śródziemnego, który mógł z nich wypowiadać w ciągu jednego dnia, a nie wkroczył. Przestraszył się Portugalczyków? Nie mówi o tym prosta zakonnica, to jest dowód łask. Mówi to nie po wojnie, przed wojną, zapowiada to. W liście, którym prosi o poświęcenie: Ojcze święty, ratujmy świat. Wprost mówi: Pan się domaga tego, byś poświęcił z biskupami. Pokazuje to jako element, argument uzasadniający, że to trzeba uczynić. Możemy zmienić oblicze świata. Dowód łask. I ja oto. Skoro tak się rzeczy dzieją, eskalacja działań wojennych przybiera nieprawdopodobną skalę. I oto papież Pius XII kończą się uroczystości 25. rocznicy fatyńskich objawień 31 października. W przesłaniu radiowym poświęca Portugalię, świat, Rosję niepokalnemu sercu, a potem ten akt ponawia 8 grudnia 1942 roku na Watykanie. I mówi o krajach, gdzie szczególne. Na... Jest nabożeństwo do Maryi, gdzie nie ma domu, gdzie nie czczono by Twojej świętej ikony, choć obecnie może ukrytej i przechowywanej w oczekiwaniu na lepsze dni. To metaforą oddaje Rosję. Kraj, gdzie szczególnej czci doznaje ikona, obecnie ukrywana, przechowywana w oczekiwaniu na lepsze dni. I moi drodzy, papież nie poświęcił tego wszystkimi biskupami całego świata. Czas był jaki był, tak wiemy jaki był. Ale dokonuje się coś dziwnego. O tym mówi kardynał Hlond, kardynał August Hlond, prymas Polski, kiedy Polska po zakończeniu wojny staje przed widmem które, tej czerwonej zarazy, która z tej dawnej Rosji wlewa się do Polski, a Polska jest bezradna. Nie ma aliantów, nie ma Amerykanów, nie ma nikogo, jesteśmy sami spaleni, skrwawieni, wyniszczeni, ograbieni. Co tam pozostało? Niepokalana. I mówi tak, zobacz katolicki narodzie Polski, gdzie jest twoje ocalenie. 8 grudnia 42. poświęcenie świata i Rosji. Nie, tak jak Matka Boża prosiła. Oczywiście pewien element miał miejsce. Papież usłuchał głosu Maryi. To, co mógł, uczynił. 2 lutego Matki Bożej Gromicznej kapituluje Stalingrad. 13 maja, pierwsza rocznica objawienia w Fatimie, poddał się Tunis. 15 sierpnia w niebowzięcie podała się Sycylia. 8 września Święto Maryi kapituluje Italia. 15 sierpnia wnów Uroczystość Niebowzięcia Maryi. Alianci wylądowali w Tulonie i mamy na zachodzie Europy drugi Stalingrad. 12 września 1944. Wspomnienie liturgiczne imienia Najświętszej Maryi Panny. Alianci kreślą granicę Niemiec. 8 maja w miesiącu poświęconym Maryi oraz święto Michała Archanioła, patrona Niemiec, kapitulują ostatnie grupy wojsk niemieckich. 15 sierpnia w Niebowzięcie kapituluje Japonia. Święta Maryjne, uroczystości Maryjne dokonują się przełomowe wydarzenia na frontach II wojny. Od przełomu po Stalingradem losy wojny się odwracają, dopełnienie w niebowzięcie. Zobacz katolicki narodzie Polski, gdzie jest nasze ocalenie. W aliantach, w paktach, podpisach, politykach. Tylko nie pokalano. uwagę: Maryja w swoim orędziu mówi tylko o dwóch państwach z imienia: Rosja i Portugalia. Rosja, państwo, gdzie zostanie zachowany dogmat wiary, odwrotnie, Portugalia, przepraszam, i Rosja, która dokładnie co zrobi, zdepcze wiarę. Jeden flanka, wschód, to tam, gdzie podeptali wiarę. Druga flanka, aż prawie nad Oceanem Atlantyckim, idzie nowe, idzie nadzieja. A Polska gdzie gdzieś po środku. I oto prymas polski August Hlond Wzywa Polskę. Długi list, krótki fragment. Nie postąpilibyśmy zgodnie z duchem naszych dziejów, ani z ciążącym na nas długiem wdzięczności, gdybyśmy na progu nowych czasów nie odnowili Przymierza Polski z jej niebieską królową, dla której naród ma odwieczną, serdeczną i rodzimą cześć. Po szwedzkim potopie ślubował jej nową i gorącą służbę król Jan Kazimierz. Teraz sam naród i kraj cały poświęca się uroczystym aktem Matce Najświętszej i jej niepokalanemu sercu, obierając ją znowu za patronkę swoją i państwa oraz oddając w jej szczególną opiekę kościół i przyszłość rzeczpospolitej. I teraz te słowa. Przywiązujemy wielką wagę do uroczystego oddania się narodu niepokalanej dziewicy, o ile akt ten dokonany zostanie z wiarą i uzupełniony będzie czynem. Tu jest mnóstwo wątków. Nawet to do przebadania, jak to jest tą królową Polski: czy to krójan Kazimierz, czy to matka Boża nas wybrała. Czy to, ten Mancinelli żył, czy nie żył? Przyszedł z Neapolu na Wawel? Czy ta korona na Bazylice Mariackiej na znak, że to Maria jest królową Polski, jeszcze przed królem Kazimierzem? To jest, czy nie ma? A to już jest cały wątek, bardzo długi. O tym mówią, moi drodzy, w roku 46. Między innymi biskup Wyszyński. Sięgnijmy myślą wstecz. Skąd jest ta królowa Polski? I wtedy się przywołuje papieża Aleksandra VII, który pouczył dopiero króla Jana Kazimierza, czego Ty mnie prosisz? Proś waszą królową. To jest list papieża Aleksandra VII do króla Jana Kazimierza, który prosi papieża o pomoc. I papież mówi: proś królową, toś sama was obrała. I przypomina mu. Ojca Giulio Mancinellego, który miał objawienie Matki Bożej, to powiedziała nazywaj mnie w niebo królową Polski, bo ten naród pała do mnie szczególną miłością i ja go szczególnie umiłowałam. I tu wracaliśmy. Do tych treści. Ale jak? Mamy dokonać uroczystego oddania. To nie jest magia. Oto prymas wyjdzie, powie zaklęcie i Polska będzie szczęśliwa. Akt ten ma być dokonany z wiarą i czynem uzupełniony. A więc poświęcenie nie kończy wszystkiego. To nie jest tak, że papież znaczy prymas poświęci, bo Matka Boża prosiła i o to wszystko będzie ok. Nie. Z wiarą ma być uczyniony. Stąd jest wezwanie, by każda rodzina w czasie wielkiego postu poświęciła się niepokalanemu sercu. Później, 7 lipca, każda parafia. 15 sierpnia, każda diecezja. A dopiero 8 września na Jasnej Górze Episkopat, Prymas i kto żyw na Jasną Górę poświęcimy naszą Rzeczpospolitą, niepokalanemu sercu Maryi. To znaczyło, żeby każdy wiedzieli, to, co, dlaczego, po co, jak, skąd. Żeby to z wiarą uczynili. Nie, właśnie ja tak się boję. Teraz ma być 3 maja nowy akt poświęcenia naszej Ojczyzny. Więc o co chodzi, żeby tylko biskupi wyszli na wały jasnej góry i powiedzieli im, Matko Boże, oddajemy się Tobie? Czy to ma być nasz akt wyrażony słowami głowy Kościoła? To było tak, nie to, że mamy wyjść jako episkopat, tylko mamy się przygotować. Rodzina, parafia, diecezja, dopiero potem wszyscy wiedzą, po co, dlaczego ruszymy do duchowej stolicy. A potem dopiero, kto się dokona, ma być czynem uzupełnione. Oto skoro rodziny, parafie, diecezje, również wspólnoty zakonne, które ocalały po II wojnie światowej, a to organizuje biskup Czajka, sufragan Częstochowski ówczesny, że oto co my gorsi? My też się jako rodziny zakonne poświęcimy. W ramach przed 8 września. I wtedy to Zobaczmy, co pada w słowach poświęcenia. Pada konkretne zobowiązanie. Aby pocieszyć Twoje niepokalane serce, spełniać będziemy Jego życzenia. Poświęcając pierwsze soboty miesiąca, czci Twego niepokalanego serca przez nabożeństwo, według Twoich wskazówek. Kochać będziemy, tak drogi Ci, Różaniec Święty. Wspólnoty zakonne ślubowały nie na rok, tylko pierwsze soboty i Różaniec ślubowały dziękując za ocalenie i myśląc o przyszłości. Stąd trzeba dzisiaj się pytać. Wielu zgromadzeń ma w molitewnikach mnóstwo modlitw o niepokalanym sercu. Skąd to się wzięło? W większości chodzi o 19 sierpnia rok 46 w ramach przygotowania do poświęcenia Polski niepokalanemu sercu. I oto, jak pisała wówczas księża mnóstwo tekstów znalazłem w archiwach w niedzieli, to była ogromna siła tygodnika, niedziela, która nakręcało, docierało do różnych miejsc, jest mowa, jest taki felieton, milion serc. Dwa zdania z tego felietonu. Milion ludzi skupionych tłumnie, tłoczno i ciasno, jeden tuż przy drugim, na jednym placu, głowa przy głowie, morze głów ludzkich. Była razem, było razem ponad milion, był to więc milion ludzi, milion Polaków i Pole, które nie ulękły się niewygód i morderczych warunków i kto na własne oczy, oglądał ów, ów milion dusz nieśmiertelnych, ten nigdy tego zapomnieć nie może. Nawet opublikowany był w tygodniku niedziela wywiad z ojcem Tomzińskim, który właśnie wspominał to poświęcenie 8 września i mówi, że tyle, co było wówczas ludzi, jak on mówi, że do dzisiaj tego nie widziałem, wtedy, jak nie, nie było możliwości koncelebry, przygotowaliśmy, mówi, 56 ołtarzy jak tylko zegar wybił północ, to do tych 56 ołtarzy przez całe 24 godziny stała kolejka kapłanów. Przez całą dobę była sprawowana Eucharystia. Kto na własne oczy to oglądał, to nigdy tego zapomnieć nie może. To nie było 200 lat temu 300, 600 za rok będzie tylko 70. I dalej. Co to jest to poświęcenie? To nie wszystko. Z wiarą uczyniony, czynem uzupełniony. To jest książka Poświęcenie Polski, ksiądz Wliczyński, jezuita. Książka jest sygnowana przez kardynała Sapiechę. Dobrze będzie z okazji tego oddania się osobistego Najświętszej Pannie postanowić sobie czcić ją co dzień przez jakieś uczynki pobożne i dobrowolne umartwienia, bo z wiarą dokonany, czynem uzupełniony. Mają być jakieś czyny. Jakie? Najlepiej jednak będzie dostosować się do tego, czego sobie ona sama w słynnych objawieniach serca swojego w Fatimie życzyła. Prócz bowiem poświęcenia się niepokalanemu jej sercu, do najistotniejszych części naszego do niej nabożeństwa należą co? Codzienne odmawianie Różańca? Nie odmawianie Różańca, codzienne odmawianie Różańca i pierwsza sobota miesiąca. Mówię o tym dlatego, moi drodzy, że. Nie znajdziecie, jeszcze raz tu powtarzam, żadnego tekstu mówiącego o dniu 13. Kiedy się czyta i teksty z niedzieli, i teksty, mnóstwo pozycji, praktycznie co czwarta, może co piąta książka w roku 46 wydana, to była o niepokalanym sercu Maryi, o poświęceniu, o Fatimie. Jest mowa o nabożeństwie do niepokalanego serca Maryi, o różańcu, o pokucie, o poświęceniu i wynagrodzeniu. Co to znaczy ślubować? Bo Właśnie jeszcze raz tak, Tyle tu aktów wpada na Jasnej Górze. My ciągle ślubujemy. Dobrze. Tylko co to znaczy? Czy akt jest, przepraszam, proszę mi wybaczyć, dekoracją uroczystości? Czy on coś znaczy? Co mówiono w roku 46? Cały czas rok 46. Akt ten posiada znaczenie wielkiego zwrotu w dziejach udręczonego wojennymi klęskami narodu. Zawiera bowiem dobrowolne z najtajniejszych tęsknot osobistych i zbiorowych do dobra, prawdy, piękna wypływające, lecz wiążące zobowiązanie, któremu trzeba zadośćuczynić pod groźbą Srowego Bożego Wyroku o wiarołomstwo i krzywoprzysięstwo. Na jasną górę przybyła cała Polska i w imieniu całej Polski zostały zaciągnięte zobowiązania. Cała też Polska musi je wypełnić. Pan Bukowski, ponoć redaktor piszący w niedzieli. To są jego słowa. Rok 46. Ślubujemy na kolanach. Przygotowywaliśmy się do tego aktu. Wezwani zostaliśmy przez prymasa, episkopat. A więc to nie jest tylko tak coś powiedzieć, tylko to będzie publiczne ślubowanie na kolanach przed Bogiem. Dalej. Sodalicje Mariańskie, apostolstwo modlitwy. To jest tygodnik niedziela znów. Życzeniem więc Matki Najświętszej, jej syna jest... By tak jak formalnym wyrazem kultu serca Jezusowego są pierwsze piątki miesiąca, tak wyrazem kultu jej serca stały się pierwsze soboty miesiąca. Dlatego też ogół wiernych szczycieli Maryi musi się gorąco modlić, by podjęte z wiosna, więc już w rodzinach, poświęcenie się niepokalanemu sercu Najświętszej Panny Maryi, nie ograniczyło się tylko do jednorazowego, choćby najbardziej oficjalnego poświęcenia się, ale by zapoczątkowało w Polsce praktykę uroczystego obchodzenia na wzór Pierwszych Piątków, Pierwszych Sobód Miesiąca. Niech wierni zwracają się do swoich proboszczów z prośbą o zaprowadzenie Pierwszych Sobód Miesiąca ku czci niepokalanego Serca Maryi. Rodzi się w Polsce Fatima. Zobaczmy, jak dokładnie ziarenko po ziarenku z treści orędzia wrzucane jest na glebę polskich serc słowa Matki Bożej. Nie coś o Maryi, tylko dokładnie to, o co ona prosi. Zobaczcie, to są dyplomiki nie pierwszych sobot. Do końca lat 50. dzieci otrzymywały z racji pierwszej komunii dyplomiki pierwszych sobot miesiąca. Dodała mi jedna pani, która jak relikwie wyciągnęła mi księdza, mam jeden pusty, a resztę pokazała mi sobie swoje dzieciństwa, podpisane przez księdza. Mówi, mam to jako relikwie. Mojej młodości. Ja się uczyłam Eucharystii, kiedy nieudolnie, jakie jest rozmyślanie, ja nie wiedziałam, co to w ogóle jest, ale coś tam kiedyś tam u nas uczono. Ja pamiętam, uczyłam się miłości do Jezusa przez również różaniec i medytację. Jako dziecko. Żeby się uświadomić, sobie zwróćmy uwagę, że chyba do końca lat 80. rekolekcje episkopatu były na Jasnej Górze przed 8 września. I one kończyły się ponowieniem, miały się kończyć ponowieniem aktu poświęcenia. Ja znalazłem w kurii warszawskiej i w kurii lubelskiej wytyczne biskupa, że mają być przynajmniej świątyni katedralnej co roku 8 września ponawiane akty poświęcenia, żebyśmy o tym nie zapomnieli. Bo w tym znaku rodzi się Nowa Polska. Dla dzieci pewną formą miało być to, że praktykują pierwsze soboty, one wchodzą w ten klimat Fatimy. Nawet wiele świątyń po w roku 1946 miał być budowane i miał mieć wezwanie Niepokalanego Serca Maryi. Żeby w ten sposób wpisać w tożsamość narodu ten akt. I są jeszcze kościoły, nawet koło Poznania zarazem księża proboszczowie pochwalili się, że u mnie na ścianie jest zmurowana tablica z racji poświęcenia Polski, ten kościół nosi właśnie wezwanie Niepokalanego Serca Maryi. To może pominiemy. Rok 1947. Rok 47. 30 rocznica objawień. Nie wszystkie jednak życzenia Matki Najświętszej zostały spełnione. Znów tygodnik niedziela alarmuje. W objawieniach nie ograniczyła się Matka Najświętsza do wezwań pokutno poprawczych, ale ujawniła ludzkości sposób uzyskania łaski Bożej, której, jak wiemy nie można zasłużyć, tylko wymodlić, wyprosić lub wybłagać. Tym środkiem wybłagania ma być prócz różańca Kult niepokalanego serca Maryi w formie przyjmowania komunii świętej, wynagradzającej w pierwsze soboty każdego miesiąca. Jeśli ludzkość z tego środka skorzysta, będzie ocalona. I kończy ten artykuł takimi słowami. Czy można być głuchym i zatwardziałym na to wezwanie? Czy już sama miłość i wdzięczność jeśli nie instynkt samozachowawczy nakazuje uwzględnić słowa Maryi i do treści ich się zastosować? Czas najwyższy zadośćuczynić. Życzeniu Matki Najświętszej, zwłaszcza, że periculum in mora niebezpieczeństwo w zwlekaniu. I oto biskup Czajka, ten supragan częstochowski, głosi takie słowa znajdują się one w książce, które wydają wizytki jako pomoc dla kapłanów przy praktyce pierwszych sobot miesiąca. Podręcznik pierwszych sobot, taki dusz pasterski. W prowadzeniu w parafiach pierwszych sobot, i tam znajduje się referat biskupa Czajki wygłoszony na konferencji biskupatu Polski, jako wprowadzenie. I są tam słowa takie: Poświęcenie jasnogórskie narodu polskiego niepokalanemu sercu Maryi, było najwspanialszym aktem hołdu złożonym przez Polskę Boga Rodzicy. Podobnej manifestacji, podobnych tłumów Jasna Góra nie widziała nigdy przedtem. Sama Matka Najświętsza wyraziła życzenie we Fatima, aby poświęcono świat jej niepokalanemu sercu. Ale jednym i tym samym zdaniem wyraziła także życzenie o komunie świętą wynagradzającą w pierwsze soboty miesiące. Znów pobrzmiewa, to jest jedna prośba: poświęcić i wynagradzać. Papież ma poświęcić, my mamy wynagradzać. My mamy się poświęcać i mamy wynagradzać. To nie są dwa różne elementy, tylko są jednym i tym samym zdaniem. To jest przypomniane nie dzisiaj, u początku, jak rodzi się Fatima w Polsce. I jako może puęta, bo już czas chyba taki w miarę. Polska upadła, ponieważ nie dotrzymała przysięgi złożonej Bogu i Maryi, lecz powstanie rychło, skoro wypełni swoje zobowiązania. Ojciec Aleksander Jełowicki na emigracji w Paryżu z racji 200 rocznicy ślubów Jana Kazimierza przywołuje: Złamaliśmy śluby. Doświadczamy oczyszczenia. Jak naród wybrany odchodził od Boga Jachwy, od wierności prawu, doświadczał oczyszczenia, by wrócił, by zrozumiał. Czas niepodleg utraty niepodległości to czas oczyszczenia, bośmy złamali śluby. I oto rok 46. Ksiądz Marchewka, redaktor naczelny Tygodnika Niedziela, z Jedzem Cię jednym z autorów ślubów, które wygłosił kardynał Hlond, piszą tak. Kiedy emigranci polscy w Paryżu obchodzili w roku 1856 dwusetną rocznicę ślubów Ena Kazimierza, wówczas polski kaznodzieja, ksiądz Aleksander Jłowicki, omawiając obowiązek człowieka wobec ślubowanego czynu, doszedł do wniosku, że Polska dlatego upadła, bo naród nie wypełnił zaprzysiężonych zobowiązań. I teraz, przed trzema miesiącami, znów katolicki naród polski u stóp jasnogórskiej pani złożył nowe ślubowania, których treść znana jest wszystkim. A więc, a więc nie powtarzajmy dawnego błędu niewypełnienia przyjętych przez ślubowanie zobowiązań. Niech to będzie puentą. Tyle się mówi o Fatimie. Musimy wyjść poza dzień 13, ożywiać dzień 13, ale wyjść w kierunku niepokalanego serca. Poświęcenia i wynagrodzenia. Wynagrodzenia zgodnie z tym, o co prosiła Maria, nie tylko dzień po pierwszym piątku. Spowiedź, komunia, różaniec i medytacja z intencją wynagradzającą. To jest wymóg dzisiejszych czasów. Amen. Czy ktoś z Państwa ma pytania jakieś do księdza prelegenta? Czy będzie odważna osoba? Trochę tak z ciekawości dziennikarskiej, może nie chcę prowokacyjnie, ale ojciec mówił tutaj o aktach poświęcenia pokalemu Sercu Marii przez poszczególnych papieży Rosji między innymi. Owszem, metaforycznie Rosja występowała, ale w żadnym akcie poświęcenia, dobrze pamiętam, zarówno i Piusa XII, Jana Pawła II w 82 roku, w 1984 tym ważnym, nazwa państwa Rosja nie pada. Więc taką trochę byśmy mieli wątpliwość, nie przygotowując artykuł o poświęceniu, no bo mówimy, poświęcenie Rosji, siostra Łucja potwierdza, bo metaforycznie jest w formie narodów, ludów, które są ciemiężone i tak dalej, ale nazwa Rosja w akcie poświęcenia nie pada. Tak jest, zgadza się. Jest kraj, który szczególnie tego poświęcenia potrzebuje, kraj, gdzie szczególnie czci doznaje ikona, kraje wschodu, Paweł VI mówi, nie ma Rosja, to się zgadza. Natomiast siostra Łucja mówiąc o poświęceniu Rosji, bo teraz kwestia jest tak, domagamy się literalnego, obecn literalnej obecności Sowa Rosja. Nie ma żadnego listu prośby siostry Łucji, która by się domagała literalnej obecności Sowa Rosja. Zanim nastąpiło poświęcenie pierwsze w XII, 12, mówiła o szczególnej intencji poświęcenia Rosji. Wymowne jest również to, kiedy Pius XII poświęcił Rosję, Paweł VI w roku 67 też poświęca Rosję, Jan Paweł II rok po zamachu też poświęca Rosję. Nigdy nie zakwestionowała aktu poświęcenia, bo brakowała słowa Rosja. Wszystkie akty, powiedziała, są nieważne, dlatego że nie ma kolegialnej jedności papieża z biskupami całego świata. Nie było argumentu, że nie ma słowa Rosja. Więc po pierwsze, nie ma żadnej prośby jasno sformułowanej, że ma być literalna obecność Sowa Rosja. Mówiła, papież ma mieć szczególną istę, intencję poświęcenia Rosji. A więc to jest, to jest wstęp, prawda? Co ma papież uczynić? I teraz, kiedy papieże kolejni dokonują aktów poświęcenia, nie kwestionuje braku Sowa Rosja, tylko pokazuje, że akt jest niepełny, nie czyni zadość podziwu Maryi, dlatego, że nie ma kolegialnej jedności papieża z biskupami. I teraz to już może uprzedzę pewne pytanie, bo pojawiły się też sytuacje, czy znaczy ten akt czy lata po zamachu, że pewni biskupi, dwóch czy trzech, powiedziało, że nie uczestniczy w tym akcie. A więc nie wszyscy biskupi. Prośba tyczyła, że papież w kolegialnej jedności z biskupami, nie biskupi z papieżem. Papież miał mieć intencję, by to uczynić z wszystkimi biskupami. I on do wszystkich biskupów skierował prośbę. Już z tego co wiem, w Adwencie, dwa lata po zamachu, rozesłał pismo, że tego dnia, 25 marca, będzie ten akt poświęcenia. A więc to nie biskupi mieli być w jedności z papieżem, tylko papież miał mieć intencje z wszystkimi biskupami. I papież miał. Bo do wszystkich imiennie, z tego co wiem, imiennie skierował zaproszenie, aby zjednoczyli się w tym akcie poświęcenia. Świadomie zadałem, bo takie uzupełnienie było potrzebne, bo były różne publikacje w ostatnich latach na ten temat, że na przykład z kwestii dyplomatycznych papież nie używał, ale to oczywiście dywagacje dziennikarskie. Dziękuję się za to dopełnienie. I taką tylko ciekawostkę, że Cud tańczącego słońca. Papież Plus XII też widział według dzienników, notatek jego osobistego sekretarza. Papież widział cud tańczącego słońca w ogrodach watykańskich i potem ogłosił dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny w 1950 roku. Ostatnio ogłoszony dogmat. I dwukrotnie jeszcze ten cud się po, po, potwierdził w dniu beatyfikacji Jana Pawła II i w dniu kanonizacji. Cud tańczącego słońca. To tylko takie dopowiedzenie. Z tą no może nie tyle tańczącego słońca, co nagle ono się zaczęło mienić barwami tęczy i można było na nie nie patrzeć. A mania, jak w południe spojrzymy na słońce, to wypali dziurę wokół. Natomiast tysiące ludzi, będąc na Mszy świętej dziękczyny za batyfikację, patrząc w niebo widziało tęczę dookoła słońca i mogło patrzeć w słońce. I to nie było dwie osoby, tylko tysiące ludzi będących na uroczystości, w samo południe w Fatimie. Czy jeszcze ktoś ma ochotę, odwagę zadać pytanie? jeszcze ja ostatni chciałbym może zadać, skoro nie ma osób chętnych. Chodzi o jak ksiądz odbiera właśnie rolę Ojca Świętego Jana Pawła II w tej tajemnicy fatyńskiej. To ja sobie przeczytam. Ojciec Amort z Egzorcysta został zapytany po beatyfikacji Jana Pawła II, czy przezywa go w modlitwie. W tej książce Światowca napisał, są takie słowa że przyzywa. Złe duchy reagują bardzo źle, stają się wręcz szalone. Na imię Jana Pawła II wołają tamten nie, tamten nie, mówią mi. Kiedy pytam dlaczego, odpowiadają ponieważ zniszczył nasze plany starannie przygotowane. Myślę, że odnoszą się do upadku komunizmu, a dokładnie do powierzenia świata niepokalanemu sercu Maryi, którego Jan Paweł II dokonał 25 marca roku 1984. Jest ciekawy rok Dziesiąte rocznicy objawień, znaczy zamachu nie objawień. Dokonują się przedziwne rzeczy. Właśnie 13 maja Jan Paweł II jedzie do Fatimy i w akcie zawierzenia świata używa słowa dziękuję. W akcie, kiedy był rok po zamachu w fatimie, najczęstszym słowem jest wojna, samozagłada, samozniszczenie, wojna atomowa, widmo zła, które wydaje się zamykać drogi ku przyszłości. I wszyscy watykanieści mówią najbardziej pesymistyczne słowa na Pawła II. I oto dziesiąta rocznica objawień, papież w ogóle w innym klimacie mówi o kimś dziękuję. I oto rozpoczyna się coś przeciekawego. 19 sierpnia Jan Eudes, wspomnienie, ten, który głosił kult niepokanego serca Maryi, najświętszego serca Pana Jezusa, jest pucz generałów Jana Jewa, pod dowództwem generała Jana Jewa. Chcą obalić tego Gorbaczowa, który mówi o jakimś pierestrojce, głasności, otwarciu na religię, jak mówi na posiedzeniu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, że Związek Radziecki umiera, bo nie ma w nim religii. Mówi sam szef, cały beton słucha i są zdziwieni, więc trzeba go usunąć. Jest 19 sierpnia internowany na Krymie, no, ten obecny Krym, to jest słynny. I nie wiadomo, dlaczego po trzech dniach wojsko nie idzie za generalicją. 22 sierpnia, Dzień Maryi Królowej, dzień, kiedy mamy się ponawiać nakaz papieża Piusa XII, dzień, kiedy cały Kościół zarządza, by tego dnia ponawiał poświęcenie niepokalnemu sercu Maryi. Bo tak posiada Maria Fatimie. W ten dzień, Dzień Maryi Królowej, upada Pucz i Gorbaczow wraca na Kreml i podejmuje decyzję o rozwiązaniu komunistycznej partii Związku Radzieckiego. 29 sierpnia, definitywnie przestaje istnieć. 8 grudnia na niepokalane poczęcie ludzie nie wierzą, że jest niepokalnie poczęto, podejmuje decyzję z przywódcami Ukrainy i Białorusi o rozwiązaniu Związku Radzieckiego. Sam. Zobaczcie, Kaddafi, Asad po kolei trzeba wymordować miliony ludzi, żeby ustąpili. On sam odchodzi pod warunkiem, że będzie to 25 grudnia. 25 grudnia jest podpisanie dokumentów o zmianie Nazwy Państwa na Federacja Rosyjska, Nowa Flaga i Gorbaczew ustępuje. Bóg się rodzi, śpiewamy w kościołach, a tutaj umiera system, który głosił Boga nie ma. To tyle odpowiedzi. Jedna data. Takie do trochę dziennikarskie. Jest jeszcze jedna data, kontekst, o którym też mówił Jan Paweł II. Nam często w Rzymie, bo kiedy chodziliśmy, jak byłem studentem rzymskim, chodziliśmy na wigilię na różne spotkania. Jan Paweł II mówi o 15 sierpnia 1991 roku, kiedy na Snej Górze są obchody 6 światowego dnia młodzieży. Na drugi dzień gazety piszą, że papież odprawiał na zgliszczach komunizmu. Pamiętajmy, że wtedy, na tych światowych dniach młodzieży, jest po raz pierwszy młodzież ze wschodu, z Rosji. Pamiętam kilku Rosjan, którzy tu u świętego Jakuba w częstowie nie chcieli wyjeżdżać, bo usłyszeli, że poczuł poczu Jana Jewa i, i bali się wracać. Więc to, to jest też ten czas 15 sierpnia. Skoro jestem przy głosie, to dodam, że ksiądz Marchewka, który tu przez księdza bardzo dziękuję, był wspominany. Ksiądz Antoni Marchewka zapłacił wysoką cenę za swoją wierność kościołowi i także myślę o objawieniu Fatimskim, zapisanie prawdy, między innymi o Katyniu, i został aresztowany przez władze komunistyczne i siedział 11 miesięcy od 1947 roku do 1948 w więzieniu ubeckim w Warszawie. Warto o tym wiedzieć. Myśmy wydali wspomnienia księdza Marchewki. 11 miesięcy przesiedział za to, że nie chciał wycofać artykułu o Katyniu w 1947 roku, kiedy napisał, że to Rosjanie rozstrzelali polskich oficerów. Także przypieczętował swoją wiarę. Także jakoś Fatimę y, więzieniem, konkretnie, siedział m.in. z panem Bartoszewskim w jednej celi. Przeczytajcie sobie te wspomnienia, zatytułowała Nadejdzie kiedyś Dzień Wolności. O, zostały je w 1964 roku, wydane były przez niedzielę. Także księdzu, bardzo dziękuję za to przypomnienie w postaci księdza Marchewki, który tam na obrazie, jak się przyjrzycie, trzyma okładkę niedzieli, tak mi się wydaje, z Matką Bożą. Więc to jest też chyba jakiś znak, że niedziela była wierna temu duchowi Fatimy i za księdza redaktora Skubisia też bardzo dużo pisaliśmy o Fatimie. Ja byłem też w tej redakcji, bo od 1998 roku jestem w niedzieli. Zawsze była Fatima. Zawsze, zawsze. Pierwszy potężny głos o wielkiej nowenie fatimskiej pojawił się na pierwszej stronie na okładce niedzieli. Od tego się wszystko rozpoczęło. Nagle dzwonią nawet z Chicago. Jaka nowella! Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zadać? Tak. Ja mam takie techniczne pytanie. Jaki procent narodu musi wypełnić zobowiązania, żeby właśnie było uznane zobowiązanie i ślubowanie całego narodu? My tutaj w Częstochowie mamy dość jasną sytuację, ponieważ mamy matkę Boską Częstochowską i w zasadzie każdy z nas często. Powtarza te słowa, Maryjo, królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Jest to przypomnienie Maryi, że jesteśmy, tu pamiętamy, modlimy się, wypełniamy te zobowiązania. Ale również tu w Częstochowie mamy grupę ateistów. I teraz pytanie, właśnie, jaki procent zapewni całemu narodu to, że, jest, że uchroni ich od zagłady, powiedzmy. Oto wielka tajemnica wiary. Chyba nie ma czegoś takiego. Znaczy, kwestia jest takowa. Pius XII, kiedy wezwał. XI, widzicie, już jestem zmęczony. Wezwał świat do modlitwy różańcowej, żeby ocalić świat, wezwał dzieci. Benedykt 15, na, Benedykt 15 dobrze. Benedykt 15. Wezwał, Mówi o 10%. Ale to jest, nazwijmy, to jest ludzka inwencja. Nie ma nigdzie. Prośba jest taka, jeśli ludzie me życzenia spełnią. Faktem jest, jeśli modlimy się za grzeszników, to wiadomo jest to, że nie wszyscy muszą, bo będą ci, którzy są grzesznikami, za nich wynagradzamy. Gdybyśmy wszyscy stali po jednej stronie, to byśmy się wycofali z modlitwy, bo za kogo mamy się modlić? Skoro my wszyscy po sprawiedliwej stronie stoimy, prawda? Więc na pewno znaczące jakieś, nie wiem, jednoznaczny jakiś procent musi być. Jasno zadeklarowanych, stojących po stronie Boga i czyniących to, o co on prosi. Jaki to ma być procent? Matka Boża mówi: Jeśli ludzie my życzenia spełnią, będą się modlić, poświęcać, wynagradzać, modlić o pokój za Rosję, a więc też świadomość taka, że Rosja się zacznie nawracać, a więc duża część nawet ludzkości gdzieś jest po drugiej stronie, a przyjdą zmiany. Więc na pewno nie wszyscy. Jakaś część. W takim razie jeszcze raz ponawiam to wezwanie o pytanie. To skoro nie ma... Można również, jak ktoś się krępuje, a chciałby, a ma na tych folderkach adres, można napisać, można zadzwonić, można zamailować. Jak coś się zrodzi, służymy pomocą, żeby wszelkie wątpliwości nie wiem, rozwiać, pomóc w jakichś pytaniach. Ja powiem tak, że przy wyjściu jeszcze są do wzięcia właśnie książeczki, które możecie Państwo ze sobą zabrać. Ksiądz jest również do dyspozycji czy mailowej, czy telefonicznej. Z przyjemnością przyjedzie myślę, do niejednego zgromadzenia parafii, czy też salki katechetycznej. Proszę księdza, bardzo dziękujemy za to wprowadzanie w tą wielką tajemnicę wiary, jaką jest Fatima. Widzimy, w jakim miejscu jesteśmy i dokąd musimy podążać. Bardzo dziękuję tak szczerze, z serca, ponieważ y, miałem okazję wcześniej w, w Warszawie słuchać tego, o czym ksiądz mówi, i urzekł ksiądz nas y, też sposobem prowadzenia tego wszystkiego, że ksiądz tym żyje każdego dnia. Więc my tego księdzu życzymy, żeby tajemnica fatimska w księdza Życiu Kapłańskim się wypełniała, żeby ksiądz przypominał wszystkim stanom w kościele, że jesteśmy odpowiedzialni za Kościół, za świat. I abyśmy tych ludzi ratowali od śmierci wiecznej w tych miejscach, w których Pan Bóg nas stawia, abyśmy mieli demaskować właśnie to, o czym też Ksiądz powiedział tą ideologię gender i wszystko to, co sprzeciwia się prawu Bożemu. Za wszystko dziękujemy, a w sposób szczególny prosiłbym, żebyśmy zakończyli, gdyby Ksiądz mógł poprowadzić modlitwę. Ja podziękuję też jeszcze w imieniu pani Lidii Dudkiewicz, redaktor naczelnej, która jest w obowiązkach, w drodze, ale prosiła, żeby pozdrowić wszystkich uczestników spotkania. W imieniu Księdzeń Włata, który tu był obecny z nami, bardzo dziękuję za to spotkanie. Przed modlitwą dopowiem takie dopowiedzenie Gorbaczowa. Arturo Mari, fotograf papieski, fotograf sześciu papieży, ale bardzo znany jako fotograf Jana Pawła II, potwierdza, że po śmierci Raisy z żony, Michał Gorbaczow przyjął chrzest. To jest taka ciekawostka, o której się nie pisze, nie mówi. Sam Gorbaczow specjalnie tego nie nagłaśnia, ale przyjął sakrament chrztu, ochrzcił się oczywiście w kościele prawosławnym, ale to już nie jest istotne. Przyjął chrzest, także ta jego droga do nawrócenia była zapoczątkowana i bardzo prosimy księdza teraz o modlitwę. Błogosławiona Hacenta zawsze ile kończyła pracę, dzień, nawet wszelkie modlitwy, kiedy była strasznie zmęczona, zawsze dodawała Franku, Lucio i jeszcze za Ojca Świętego w tej intencji. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus". Oto ja służebnica Pańska. zdrowaś Mary Jołaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. teraz i w godzinę śmierci naszej. A słowo ciałem się stało. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Módl się za nami, Święta Boża, Rodzicielko. Prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syni, Duch Święty. Amen. Trwajmy w miłości Chrystusa. Amen. Będą dzięki. Jeszcze raz dziękuję. za Cię.